I tutaj na sam koniec mamy takiego gołębia czarnego. To jest, tak jak mówię, do tych kolorowych idealnie pasuje. To jest gołąb o numerze PL0160 1571. I z tego co widzę, to jest po Detlefa Heyera gołębia, tak? Tak, tak. Jest to ta słynna linia Schwarzer od Revermana. No, u tego Detlefa Heyera od lat te czarne gołębie rzeczywiście były takimi czołowymi lotnikami. Ja muszę przyznać, że różnie to u mnie bywało. Przede wszystkim nie mam szczęścia, bo jastrząb bardzo często zbierał mi. Nie chcę zapraszać. W tym roku mamy bardzo fajną samiczkę z tejże pary, która póki co jest chyba czwartym lotnikiem oddziału. Wyprzedzają ją tylko moje inne trzy młode gołębie, więc spisuje się bardzo dobrze. Zresztą dopóki nie złapi ich jastrząb, u mnie, muszę powiedzieć, spisują się dobrze. Bardzo dobrze też lecą gołębie, które z tego sparowania dwóch czarnych, tak, są niebieskie i wtedy mają też chyba łatwość w przeżyciu. Także to jest taka, myślę, atrakcja, ponieważ wielu hodowców pyta o gołębie czarne, a to nie jest byle jakie sparowanie, bo jest ta linia Schwarzer, a przede wszystkim z góry ojcem jest gołąb, który ma krew Hedwonder, słynną krew, i także Kleine Dirka. Także moim zdaniem to jest też taki ciekawy materiał. Tyle tylko, że taki na zdjęciu on taki bocianowaty troszeczkę jest. Jak to te czarne gołębie, ale myślę, że nabierze masy, ogłady i będzie. I to był ostatni gołąb z naszej prezentacji, także zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału. Do zobaczenia, dobry lot. Dobry lot wszystkim hodowcom.